Cześć, witam Was pięknie w kolejnym odcinku na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Nazywam się Marek Bugała. Dzisiaj mamy gościa. Jest nim Jacek Stryczyński. Jacek od ponad 25 lat zarządza różnymi zespołami w międzynarodowych organizacjach związanych z nowoczesną technologią. Są to takie firmy jak EDS czy Lionbridge. Jednocześnie jest propagatorem zastosowania sztucznej inteligencji oraz robotyki w biznesie. Prywatnie zaś interesuje się astronomią, a zwłaszcza rozwojem komercyjnym sektora kosmicznego. Zapraszam Was do obejrzenia wywiadu z Jackiem Stryczyńskim. Jacku, 20 ponad lat doświadczenia w zarządzaniu różnymi zespołami. W głównie amerykańskich firmach, amerykańskich spółkach od kilkuset do kilku tysięcy pracowników. Obserwowałeś zawsze na pewno, w najnowszych technologiach. W najnowszych technologiach. Obserwowałeś na pewno wielu menadżerów, którzy przy Tobie dojrzewali, przy Tobie się rozwijali, czy też towarzyszyli Tobie przez całe Twoje życie jako też szefa tych firm i szefa zespołów. I powiedz mi, jakie są takie trzy podstawowe cechy, które byś wyróżnił jako Twoim zdaniem najważniejsze w byciu dobrym menadżerem, w byciu dobrym, jak to mówię na swoim kanale, super szefie. Super szef. Super szefem. Znaczy, powiem tak, ważne jest, jakiego języka używamy, jakich słów. W obszarze zarządzania język angielski nam bardzo, że tak powiem, przenika do języka polskiego i właściwie bardzo często używamy angielskich określeń. Bardzo bliskie mi jest to pojęcie bycia liderem, leadership, a to z kolei bardzo mi się kojarzy z przywództwem, przewodzeniem, bycie przewodnikiem. A przewodnik musi wiedzieć, skąd, dokąd prowadzi tą wycieczkę, ten zespół. W związku z tym to jest, ja od razu mamy kilka elementów, więc nie wiem, czy nie powiem nawet więcej niż trzy. Więc przede wszystkim jest ta własna wizja. Ona oczywiście, jeżeli w szczególności działamy w ramach korporacji, są oddziały firmy, kierujemy jakimś oddziałem, regionem, to ta nasza wizja powinna się wpisywać w wizję strategii danej firmy. Ale tak jak z przewodnikiem, gdy idziemy, zwiedzamy jakieś miasto, każdy z przewodników, idziemy tą samą trasę, każdy z przewodników, z którym byśmy szli, możemy iść tą samą trasą z inną osobą i będziemy widzieli zupełnie inne miasto. Bardziej architekturę, bardziej dowiemy się o ludziach, którzy w tych domach mieszkali, jakie wydarzenia były. W związku z tym to jest, o czymś takim mówię. Taka twórcza interpretacja tej wizji, w jakim kierunku zmierzamy, pociąga też tych, którzy idą za nami. Jak ktoś odklepuje coś wyuczonego, co usłyszał tam na jakimś kursie, czy na spotkaniu zarządu większego regionu i tylko przychodzi i to odklepuje, no to powiedzmy ta w cudzysłowie wycieczka też to odczuwa. A w związku z tym, jeżeli mamy tą wizję, łatwiej nam zaangażować zespół, zaangażować naszych podwładnych, naszych pracowników. A jak oni są zaangażowani, to oczywiście łatwiej osiągnąć cel. Z tą wizją jest też, nie wiem, czy to jest jakby ta kolejna cecha, ale muszę pewne ostrzeżenie, jeżeli mówimy, chcemy pomóc młodym menedżerom czy młodym liderom, że to niesie ze sobą pewne ryzyko. To nie jest tak, że zawsze jest jakby różowo, ponieważ nasza interpretacja może wywołać, powiedzmy, tej strategii, realizacja, wizja może być nie do końca mile widziana, powodować pewne zagrożenie u innych osób, bo być może za bardzo właśnie my dobrze wypadniemy. W związku z tym tutaj też trzeba na to zwracać uwagę. Oczywiście to jest kwestia budowania wsparcia, kontaktu ze, powiedzmy, interesariuszami, czy stakeholderami. Zarówno obok nas, wyżej, niżej, to jest kwestia odpowiedniej komunikacji, ale nie można być nieświadomy ryzyka, które taka
taka decyzja wyboru tej ścieżki, tej wizji rodzi. No, ale wydaje mi się, że bez tego, bez pewnego poziomu ryzyka, bo ja zawsze mówię, że im wyżej się jest, to tym wiatry silniej wieją. W Halny, w Tatrach wieje z prędkością 120-150 km na godzinę, w Himalajach ostatnio słyszałem, że było nawet 300 km na godzinę. W związku z tym, tego trzeba być świadomym, no ale też się podejmuje decyzję, że się chcemy wspinać coraz wyżej. I tego się nie należy bać. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest to takie pójście taką drogą, to jest buduje doświadczenie, a tego doświadczenia, obojętnie co się będzie działo, jak to się zakończy, jak będzie dalszy przebieg kariery, tego doświadczenia nikt nam nie zabierze. To jest coś, czego się nie można nauczyć, obojętnie na jakim kursie, studiach MBA, to jest wszystko, to jest teoria, a praktyka, doświadczenie no jest po prostu niezastąpione i kluczowe. I oczywiście trzeba być młody duchem, ale właśnie bycie młody duchem i doświadczenie to daje świetne efekty. I nawet odwołując się do startupów, na podstawie badań wyszło, że mniej więcej, jeżeli startup zakładany jest osoby z pewnym doświadczeniem, już nie pamiętam dokładnie tego wieku, ale powiedzmy powyżej 45 czy nawet powyżej 50, to takie startupy osiągają większy sukces, aniżeli startupy zakładane świeżo przez ludzi młodych, świeżo po studiach, nikomu nic nie ujmując. To bywają świetne pomysły. Mi chodzi teraz o pewne badania statystyczne, które zostały zrobione w Ameryce, prawda? To nie w Stanach Zjednoczonych, więc to nie jest jakiś... Natomiast w takiej codziennej narracji wszystkim się stawia na ludzi młodych i tak dalej. I tam się rodzą czasami świetne pomysły, jak najbardziej, ale biznesowy sukces osiągają ludzie jednak, gdzie łączą pewną wizję, ryzyko z doświadczeniem zastosowanym właśnie w tym środowisku. I wydaje mi się, że podobnie jest w biznesie, zwłaszcza, że firmy też szukają, można powiedzieć, bardzo często takiego startupowego podejścia, bo właśnie potrzebne są zmiany, potrzebne są innowacje, więc ta kultura innowacji między innymi jest wdrażana poprzez zastosowanie pewnych modeli takich startupowych. Takie coś robiliśmy w Lionbridge'u, kiedy tworzyliśmy zupełnie nową linię usług właśnie w oparciu o najnowsze technologie, o internet. I takie właśnie startupowe podejście przyniosło skutek, rodząc oczywiście pewne trudności, wdrożenie kultury innowacji, to jest w ogóle ciekawy temat. W związku z tym lider też musi być, wymyślając tą wizję, też musi być trochę innowatorem, bo to nie chodzi o powielanie czegoś, tylko jakby pójście do przodu, szukanie pewnego własnej ścieżki, własnej interpretacji rzeczywistości w sposób twórczy. Teraz innowacyjny, kwestia najnowszych technologii, zastosowania sztucznej inteligencji, robotyzacji, współdziałania robotów i ludzi. To jest kolejny szeroki temat, który być może przy jakiejś innej okazji omówimy, bo to też są pewne umiejętności, które teraz bardziej będą potrzebne. Czyli podsumowując, powiedziałeś tak. Po pierwsze, lider przewodnik, który ma swoją wizję realizacji tej drogi, tak, czyli osiągnięcia pewnego celu swoją drogą. Z drugiej strony człowiek odważny, który nie boi się tego, żeby podejmować decyzje czasami popularne, niepopularne, ale też świadomy ryzyka. Tak. Tak? Bo to powiedziałeś też jako ryzyka. Trzecia rzecz, jako doświadczony, ale to doświadczenie, wiadomo, dla młodych menadżerów to jest droga, przez którą muszą przejść, aby to doświadczenie nabyć. Natomiast bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś o tej innowacyjności, że niezależnie od tego, w jaki sposób wyznaczane nam są cele do osiągnięcia, to tą ścieżkę jednak chyba każdy z nas może sam zaplanować, jaką przejdzie i tą ścieżką poprowadzić też swoich ludzi, swój zespół, żeby to osiągnąć. To są, tak jak powiedziałeś, dzisiaj nowoczesne technologie dają nieograniczone wręcz możliwości do tego, aby próbować, badać, działać gdzieś nie tylko w tym, co mówi nam
nawet to nasze długoletnie doświadczenie, bo czasami niestety trzeba zrezygnować z pewnych standardowych, tak, takich utartych ścieżek, szukając nowych. Pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Wszystkich Was zapraszam do komentarzy, uwag, jak zwykle Facebook, LinkedIn, YouTube. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania również kolejnych odcinków na moim wideoblogu Odkryj swój talent, czyli jak być superszefem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.